Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę u Państwa Ryszard Sznep, były ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście podsumujemy szczyt NATO w Wilnie i porozmawiamy o tym, co przed nami, także oczywiście w kontekście ukraińskim, ale nie tylko, o polskim bezpieczeństwie. Generalnie także rozmawiać będziemy. A po godzinie 9:45 Państwa gościem profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmiemy się między innymi rezolucją, którą Parlament Europejski ostatnio przegłosował w sprawie Polski, o perspektywach braku równych szans, o może tak to nazwę, w kampanii wyborczej poszczególnych sztabów i obserwatorach OBWE. Bo właśnie tych życzy sobie podczas wyborów w Polsce Parlament Europejski. Ale zaczynamy oczywiście od aktualności i od tego, co dziś będzie miało miejsce, a na dziś zaplanowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na spotkaniu omówione oczywiście zostaną ustalenia szczytu NATO w Wilnie. W rozmowach, to już wiemy, wezmą udział oczywiście między innymi premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a Koalicję Obywatelską będzie reprezentował Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, Lewicy Adrian Zandberg. W posiedzeniu wezmą także udział oczywiście przedstawiciele PSL-u i Konfederacji. Sprawa numer dwa. Ponad połowa Polaków. Ciekawa jestem, czy Państwa zaskakuje ten sondaż. Nie chce, by Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Polskie Bezpieczeństwo rozpoczęła swoje prace. Tak przynajmniej wynika właśnie z sondażu dla RMF FM. Przeciw jest ponad 53% badanych. Jeżeli chodzi o to, kto za, no to mniej więcej 35%, 10% badanych nie ma w tej sprawie zdania. Ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz zadeklarował, że prace tej komisji mają ruszyć na początku sierpnia. No ale najpierw PiS musi znaleźć chętnych do zasiadania w tej komisji, a z tym podobno nadal jest poważny problem. Dziś także wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marian Banaś przedstawi przygotowaną przez NIK analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za rok 2022 oraz także projekt uchwały dotyczący absolutorium dla rządu. Nieudzielenie przez Sejm absolutorium może skutkować dymisją Rady Ministrów, choć oczywiście przepisy Konstytucji nie zawierają expressis verbis tego wymogu. Przypomnę tylko, że po raz pierwszy w historii po 1989 roku Najwyższa Izba Kontroli nie wyraziła pozytywnej opinii, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i negatywnie oceniła zmiany w finansach publicznych, do których doprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Zaczynamy jednak od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O 14:30 ona ma ruszyć, zwołana przez Andrzeja Dudę. Przekazać ma prezydent szersze informacje na temat szczytu NATO, który zakończył się wczoraj w Wilnie. Duda podkreślił, że ze względu na trwającą w czwartek oficjalną wizytę w Polsce prezydenta Republiki Korei wraz z małżonką, wszystkie obiekty będące w gestii prezydenta RP są zajęte, dlatego też w Ministerstwie Obrony Narodowej, w jednym z budynków MON-u, to spotkanie się odbędzie. Poprosiłem ministra obrony Mariusza Błaszczaka o udostępnienie sali w celu przeprowadzenia tego spotkania z szerokim spektrum sceny politycznej u nas, tak jak to zwykle do tej pory robiłem, żeby przekazać informacje ze szczytu NATO w tej bardziej zamkniętej formule, gdzie można trochę więcej powiedzieć. Ponieważ był to do tej pory konsensus, jeżeli chodzi o budowanie i wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, nie mam więc żadnych wątpliwości, że zasadnym jest, aby też tymi informacjami podzielić się z najważniejszymi politykami w Polsce, którzy decydują o polskich sprawach, chociażby przez głosowania w parlamencie. Mówi prezydent Andrzej Duda o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ona rusza, przypomnę, o godzinie 14:30. Według prezydenta ewentualne użycie przez Rosję broni nuklearnej przeciwko państwom NATO spotka się ze stosowną odpowiedzią. To był także temat tego szczytu i zapewnił, że NATO jest jednością i nie ma w NATO kwestii, które miałyby charakter głęboko sporny. Oczywiście tutaj przez cały czas pojawiają się pytania dotyczące
niespełnienia tych próśb Ukrainy o wyznaczenie konkretnego terminu przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy, że absurdem jeszcze przed szczytem takie stanowisko nazwał Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, ale wczoraj podczas konferencji prasowej już zdecydowanie tonował te nastroje i dziękował państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego za pomoc. Ja przypomnę, że uzyskał tyle, że mamy... No nawet nie zaproszenie, ale taką informację, że oczywiście Ukraina w przyszłości będzie mogła do NATO wstąpić. Wiemy, że ta ścieżka dojścia ma zostać skrócona i wiemy też, że są deklaracje wszystkich państw sojuszniczych o pełnym i wieloletnim wsparciu wojskowym i finansowym dla Ukrainy właśnie. Ale teraz o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. To jest oczywiście komisja, która już zgodnie z przyjętą ustawą miała działać, członkowie mieli być wybrani. Nadal jest kłopot z ich wyborem, choć wspomniany już wcześniej przeze mnie Antoni Macierewicz stwierdził, że taka struktura wstępna jest już uzgodniona. No, na razie jednak wszyscy nabierają wody w usta, żadne konkretne nazwiska nie padają, ale padają deklaracje ze strony Polaków, którzy tej komisji w większości nie chcą. Zdecydowanie nie chce tej komisji, mówi ponad 47%, 6% raczej nie chce, raczej chce 14%, zdecydowanie chce 22% niespełna, 10% Polaków. Jak już państwu wspominałam, nie ma w tej sprawie zdania. Ale to nie jest jedyny ciekawy sondaż, który dzisiaj przynoszą nam media. Mamy także badanie wirtualnej Polski, która to zastanawia się, jaki wariant dla opozycji pójścia do wyborów jest najlepszy. I to nie jest tak, że ja znowu będę państwu tutaj zawracać głowę kwestią idei jednej listy opozycyjnej, ale jest to tyle ciekawe, że tutaj zbadano kilka wariantów. I jest jeden taki. Opozycja wspólnie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Gdyby wybory odbywały się na początku lipca, opozycja walczyłaby na jednej liście, to zdobyłaby 47,5% głosów, co oznacza, że pokonałaby Zjednoczoną Prawicę zdecydowanie, ponieważ ona z kolei miałaby 10 punktów procentowych, ponad 10 punktów procentowych mniej, a Konfederacja mogłaby liczyć na poparcie rzędu 15,2%. Jednak, jak przelicza to jak zwykle bardzo sprytnie na mandaty profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, opozycja w takim układzie zdobyłaby 230 mandatów poselskich, PiS miałoby ich 174, Konfederacja 55 i dopiero jeden głos posła mniejszości niemieckiej dałby ewentualną większość i to wyjątkowo kruchą, bo to jest jedna osoba. Państwo doskonale wiedzą, jak łatwo można manipulować większością parlamentarną. Wariant numer dwa to jest wspólna lista Tuska i Kosiniaka-Kamysza, wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatnio pojawiły się plotki, że PSL się łamie i zaczyna się zastanawiać nad takim wariantem. No więc WP sprawdziła tę możliwość i tutaj mamy taką sytuację, w której dałoby to zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. W sondażu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę przy tak ułożonych kartach zadeklarowało niespełna 35% ankietowanych, a drugie miejsce przypadło właśnie wspólnej liście Koalicji i PSL-u. To jest niespełna 30%, proszę sobie wyobrazić. Do Sejmu swoich reprezentantów wprowadziłaby także Konfederacja z poparciem praktycznie identycznym jak przy pierwszej wersji, 15%, Lewica 12% i osamotniona Polska 2050, 7,5% wskazań, no ale jednak nad progiem wyborczym, który wtedy wynosiłby 5%. Wniosek jest jeden. Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani opozycja, czy wspólnie, czy oddzielnie, nie ma w tej chwili gwarancji powodzenia i zwycięstwa w tych nadchodzących wyborach parlamentarnych. Coś w związku z tym jeszcze w nadchodzącej kampanii musi się wydarzyć, aby no, można było rzeczywiście na kogoś tę żółtą koszulkę lidera sondaży, takiego bezspornego lidera, nałożyć. No, na razie nic takiego się nie dzieje. No i bardzo niedobra informacja, drodzy państwo, ponieważ nieoficjalnie Niemcy rezygnują z kluczowej inwestycji w Polsce. No, przy takim, a nie innym sposobie prowadzenia polityki właściwie niektórzy twierdzą, że można było się tego spodziewać, no ale prawda jest taka, że niemiecki rząd wycofuje się z umowy z Polską na naprawę na terytorium Polski czołgów Leopard, które trafiły do Ukrainy.
Tak informuje jedna z niemieckich gazet, która powołuje się na swoje źródła zaznajomione z całą sprawą. Dziennik dodaje, że powodem mają być wygórowane oczekiwania cenowe Polski, które przez Niemców określane są jako całkowicie przesadzone. No i kto skorzysta na tym konflikcie? Litwa prawdopodobnie, bo tam właśnie Niemcy tę swoją inwestycję będą chcieli przenieść. No, smutna konstatacja. Oczywiście podkreślam, są to jeszcze informacje nieoficjalne, no ale stracilibyśmy bardzo dużo, gdyby te informacje stały się faktem. U Państwa już za chwilę były ambasador w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf. Zapraszam. To jest właśnie ta zmiana, te plany obronne NATO przewidują tą zmianę przejścia od deterrence by punishment do deterrence by denial, czyli od odstraszania przez no, ukaranie, czyli w momencie jak nas zaatakują i zajmą nasze terytorium, to my dopiero wtedy mobilizujemy się i odpowiadamy i zaczynamy się bronić. Do po prostu odstraszania poprzez uniemożliwienie dostępu, czyli nie wejdą, zostaną zatrzymani natychmiast i czyli nie będzie, to jest to, co podnoszone było wielokrotnie w dyskusjach tutaj na forum sojuszu od Madrytu, że nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzyła się Bucza, wejście Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej, mam nadzieję, niedalekiej przyszłości. Z całą pewnością będzie ogromnym wzmocnieniem potencjału militarnego, właśnie obronnościowego naszej wspólnoty bezpieczeństwa. Więc to, proszę Państwa, te podstawowe elementy, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ja myślę, że w istocie oczywiście pewnie nasi koledzy z Ukrainy, nasi sąsiedzi chcieliby więcej, no ale dzisiaj to jest to, co NATO, co sojusznicy po długich negocjacjach i debatach także z naszym udziałem mogli zaoferować. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Ryszard Schnepf, były ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Przed tym szczytem, czyli szczytem NATO w Wilnie, mówiło się, że to będzie szczyt historyczny. Dzisiaj jesteśmy już po szczycie. Czy pan powie, że to był szczyt historyczny, czy raczej rozczarowujący? Jeżeli chodzi o wnioski i postanowienia. Każdy szczyt Ale zawahał się pan trochę. Rzeczywiście, powiem uczciwie, że spodziewaliśmy się więcej. Mhm. Chociaż to wynika troszeczkę z tej atmosfery, która była budowana tygodniami, że powinniśmy zobaczyć jakieś gigantyczne zupełnie zmiany, sukcesy, porozumienia. I to budowało atmosferę oczekiwań. Moim zdaniem było to przesadzone. Pewne warunki brzegowe były sztywne. Odnoszą się one przede wszystkim do członkostwa Ukrainy w NATO. To nie mogło nastąpić na tym szczycie. Czyli oczekiwania Zełenskiego były nierealne? Bo on bardzo prosił o to, żeby wyznaczyć konkretny termin przystąpienia Ukrainy do sojuszu. Rozumiem, że były to prośby nierealne. To były prośby nierealne. Mhm. Ja myślę, że prezydent Zełenski wiedział o tym, że to są nierealne oczekiwania. Natomiast jego zadaniem jako prezydenta kraju, który jest w stanie wojny i cierpiącego kraju, jest oczywiście wychodzenie dalej niż... Grawa bank nawet trochę, można powiedzieć. Powiedziałbym, w niemożliwe. Wejście w sferę, która nie jest do spełnienia, ale nie należy stawiać granic, limitów jakichś, oczekiwań, po prostu dlatego, że to będzie ograniczało negocjacje. Oczywiście rezultat jest taki, że wiemy więcej. Sporo zostało zrobione, to trzeba też uczciwie powiedzieć. Może nawet bardziej dla flanki wschodniej, dla struktury samego sojuszu niż dla Ukrainy. To uporządkujmy, panie senatorze, panie ambasadorze. Zacznijmy od tego, że się spodziewaliśmy więcej, czyli czego nie dowieziono, jak to się mówi potocznie, a za chwilę przejdziemy rzeczywiście do tych ważnych i pozytywnych ustaleń. Zacznijmy od tego, czego panu zabrakło. Jeśli chodzi o Ukrainę, myślę, że deklaracja mogłaby się posunąć nieco dalej, nie określając daty, bo to było niemożliwe. To jak powinna zabrzmieć, żeby była satysfakcjonująca? Że Sojusz Północnoatlantycki rozpoczyna proces dostosowawczy Ukrainy do systemu NATO. Bo to byłby też sygnał dla Kremla. To byłby sygnał dla Kremla.
Proszę zwrócić uwagę, że w żadnej deklaracji nie padło nie tylko data, ale też jasne określenie, że Ukraina przystąpi do NATO w momencie zakończenia wojny, bo to zdaniem wielu polityków i słusznie sprawiałoby wrażenie, że wszystko zależy od Putina de facto. Mm-hmm. To znaczy, kiedy Putin przestanie być agresorem, kiedy ulegnie, to wtedy... I mógłby w nieskończoność tę wojnę przedłużać. Mógłby przedłużać, mógłby ciągnąć to. Może nie byłoby to tak aktywna działalność armii rosyjskiej, ale rozciągnięta w czasie po to, żeby po prostu oddalić taką perspektywę. Tylko Putin nie urwał się z kosmosu i wie doskonale, że artykuł 5 jest tak jednoznaczny, że właściwie przyjęcie Ukrainy jako kraju w stanie wojny, oznaczałby wojnę NATO-Rosja, więc nie trzeba chyba tego było pisać, bo to jest tak oczywiste, że Ukraina musi najpierw tę wojnę zakończyć. Traktat jest jednoznaczny, nakazywałby po prostu aktywny udział wojsk natowskich, a więc wejście w strefę wojny, ponieważ Ukraina stawałaby się terytorium natowskim, a traktat waszyngtoński jasno określa, że należy bronić każdego cala, jak mówi prezydent Biden, ziemi Sojuszu Transatlantyckiego. To dlaczego pana zdaniem nie padła ta deklaracja o rozpoczęciu procedury? Z jakiego powodu? Kto, co jest hamulcowym? Jakie interesy o tym spowodowały? Czy to są raczej interesy wewnętrzne poszczególnych krajów sojuszniczych? Czy to jest raczej brak wiary w to, że Ukraina tę wojnę wygra? Jakie są pana zdaniem powody? Ja myślę, że wiara co do tego, że Ukraina wygra, jest bardzo mocna. Mhm. A może nawet bardziej, że Putin przegra tę wojnę, niż Ukraina ją wygra, ponieważ Ukraina będzie zniszczonym krajem jednak i o ogromnych ofiarach. I to trzeba mieć na uwadze. Natomiast kwestia zakończenia konfliktu nie jest jedynym problemem przystąpienia Ukrainy do NATO. Mhm. I to pojawia się też w deklaracjach. Pamiętajmy o tym, że traktat waszyngtoński określa też warunki polityczne. To jest kwestia cywilnej kontroli nad armią, to jest kwestia systemu parlamentarnego, antykorupcyjnych działań, działania administracji. To jest cała sfera, która jest taka ulotna. Nie patrzymy na to w tej chwili bardzo uważnie. Po prostu nasza uwaga jest skupiona oczywiście na działaniach frontowych, na ofiarach, które widzimy. I ten obszar po prostu jest gdzieś w tle, ale on się pojawi w momencie, kiedy wojna będzie dobiegała końca, kiedy Ukraina, prezydent Zełenski dojdzie do wniosku, że są podstawy do prowadzenia jakichś negocjacji, to wtedy ten cały obszar, niezwykle skomplikowany i tak naprawdę trudny, niezależnie od tego, czy jest ten map, czy nie ma, czyli ścieżka drogowa, prawda? Też skrócona zresztą. Skrócona do jednego etapu, ale cóż to zmienia? Może trochę przyspiesza, może niektóre warunki zostały... Jens Stoltenberg wielokrotnie o tym powiedział, że skróciliśmy ścieżkę, dla niego to był jakiś argument. Narracja polityczna, tak. Oczywiście. Musimy pamiętać o tym, że tego typu szczyty mają to do siebie, że muszą się zakończyć sukcesem. Jak gdyby odtrąbienie tego sukcesu jest elementem celebry na takim wysokim szczeblu politycznym, ale jest wiele problemów, które w oczywisty sposób pojawiają się, jeżeli przyjrzeć się nieco bliżej. Trochę zaciążyła nad tym szczytem atmosfera wywołana w jakimś stopniu przez ministra obrony Wielkiej Brytanii, który określił... Dyskusja z panią minister obrony Ukrainy jest dość intensywna teraz. To pytanie pojawiło się podczas konferencji prasowej prezydenta Zełenskiego. Przypomnijmy, panie ambasadorze, bo może nie wszyscy widzowie pamiętają, od czego się zaczęło tak naprawdę. Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że Zachód nie jest Amazonem, czyli że nie można dokonywać sobie takich zakupów, za które klikam, na dodatek... płacę i mam. Nie zawsze płacę, są to też podarunki. Na co pani minister Ukrainy odpowiedziała, to my nie będziemy Netflixem. My nie będziemy Netflixem, czyli nie będziemy służyć, można to tak przetłumaczyć, nie będziemy służyć jako widowisko na zamówienie też, w którym społeczności Zachodu będą oglądały, jakie to straszne rzeczy mogą dziać się na terenie Ukrainy. Ta wymiana słów była niedobra oczywiście. Mhm. Ona odzwierciedla, że i taki problem jakiś komunikacyjny istnieje. Prezydent Zełenski bardzo zgrabnie próbował wyjść z tego obszaru, mówiąc o tym, jeżeli nie padły te słowa wdzięczności, to ja to dzisiaj mówię. Wezwał zresztą nawet ministra obrony, który siedział na sali i powiedział:
słuchaj, zadzwoń do ministra i to dzisiaj ma zrobić i powiedz mu, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc, której Wielka Brytania udziela, inne kraje zresztą również. Być może tutaj Ukraina nie dość podkreśla zaangażowanie Zachodu, bo przecież społeczeństwa Zachodu też potrzebują takiego głębokiego zrozumienia, że ich wysiłek nie idzie na marne, że to jest dostrzegane. Tam są ludzie też, którzy mają poczucie, że płacą za to. Wielka Brytania sygnalizuje, że rezerwy na przykład amunicji bardzo spadły właściwie poniżej progu dopuszczalnego, w związku z tym muszą je uzupełniać. Nie mają zawsze możliwości realizowania tej listy umownej, jak tej kartki zamówień, która pojawia się na stole. Mówię, no to przyślijcie nam to. A oni mówią, no nie, ale tu wyczerpaliśmy nasze możliwości, musicie poczekać, musimy znaleźć środki na to z Unii Europejskiej, czy Stany Zjednoczone, czy inne kraje. To jest dosyć skomplikowany problem, ale ten szczyt pokazał, że istnieją realne też problemy. No i problem Turcji wreszcie. Ogłosiliśmy wielki sukces. Jest zgoda na Szwecję. Ja jestem ogromnym zwolennikiem członkostwa Szwecji. Uważam, to jest ogromny atut, ale Turcja tanio skóry nie sprzeda. Żeby było jasne, miałem okazję poznać kiedyś prezydenta Erdogana. To jest bardzo wytrawny, doświadczony i twardy zawodnik. Świetnie gra w piłkę nożną zresztą. Potrafi, i to pokazuje, czasami dyktatorskimi metodami rozstrzygać na swojej scenie politycznej. Kontroluje parlament, ma większość w nim i mógłby... Ale ta ratyfikacja będzie przez parlament, czy nie? Erdogan powiedział, będzie, to będzie? Czy to jest tylko jeszcze taka niepewna gra? Proszę zwrócić uwagę, Erdogan powiedział, uruchomi proces, to znaczy wypuści z pałacu prezydenckiego wniosek do parlamentu tureckiego o ratyfikację. I teraz prezydent Erdogan kontroluje ten parlament i mógłby to od ręki niemalże uczynić. Ale nie mówi tego. Mówi, no musi być cały proces. Buduje napięcie, ponieważ ma oczekiwania i prawdopodobnie dopiero się dowiemy, jakie to są oczekiwania. Coś jest na temat Unii Europejskiej i wznowienia negocjacji członkowskich. Prawdopodobnie to są nie jedyne warunki. Myślę, że w tym całym zestawie oczekiwań tureckich, te, które kierował do Szwecji odnośnie Kurdów i tam złapania za gardło, co jest bardzo dla Szwecji bolesne, powiedzmy sobie szczerze, to kraj o bardzo mocnej, silnie zakorzenionej tradycji demokratycznej i tolerancji. I jakiekolwiek działania represyjne wobec kurdyjskich aktywistów. No jest bolesne. Bardzo będą źle przyjęte przez społeczeństwo. Tym bardziej, że społeczeństwo szwedzkie oczywiście popiera, większość przynajmniej, przystąpienie do NATO, ale są też tacy, którzy są rozczarowani faktem, że Szwecja przestaje być już tym słynnym, niezależnym, niezaangażowanym, neutralnym krajem. Tylko czasy się zmieniły. No. Czasy się zmieniły. Dla NATO to bardzo dobrze. Szwedzka armia, podobnie jak fińska, to nie są bardzo liczne armie, ale świetnie wyposażone, bardzo dobrze wyszkolone, a na dodatek ich geopolityczna pozycja jest dla nas bardzo istotna, bo to zamyka właściwie Morze Bałtyckie w obszarze wpływów natowskich, kontroli natowskiej, więc dla bezpieczeństwa Polski jest to fundamentalne. To teraz o tych ustaleniach, bo rzeczywiście nie z samą Ukrainą szczyt żył, chociaż wzmocnienie wschodniej flanki poniekąd także z Ukrainą się wiąże, właściwie przede wszystkim z Ukrainą. No niemniej, chodzi o nasze bezpieczeństwo. Panie ambasadorze, czy dziś możemy powiedzieć, że po ustaleniach tego szczytu my jako kraj, ja nie mówię o całej flance wschodniej, o krajach bałtyckich, interesuje mnie Polska. Czy po tym szczycie możemy powiedzieć, że Polska jest bezpieczniejsza? Myślę, że tak. Plany obronne, które zostały zadeklarowane i zatwierdzone podczas tego szczytu, mówią o szybkości reagowania sił natowskich na wypadek konfliktu. Mowa o 100-300 tysiącach na kolejnych etapach ewentualnego, mówimy wciąż, konfliktu. Bo przecież siłą NATO jest przede wszystkim odstraszanie. Mówi się dialog, odstraszanie i później obrona. To jest ten ostatni element. I w razie sytuacji NATO, sytuacji niebezpiecznej, agresji, NATO przygotowuje szybszy scenariusz reagowania. Ale dla mnie osobiście nie są to warunki wystarczające dla nas. Ja oczekiwałbym, że prezydent Duda, że rząd polski zadziała aktywnie przede wszystkim w obszarze ulokowania większej ilości wojsk natowskich na terenie Polski jako stałych uczestników. A tego nie uzyskaliśmy. A tego nie uzyskaliśmy. I tutaj
powiedziałem, że mam poczucie, że jesteśmy bezpieczniejsi. Mhm. Zrobiono sporo. To podzielenie na regiony i usytuowanie planów w zależności od sytuacji w poszczególnych regionach państw natowskich jest dobrym posunięciem. Także warunki reagowania przyspieszone, to wzmacnia bezpieczeństwo, ale myślę, że relokacja wojsk na teren Polski, i nie mówię tutaj o wojskach amerykańskich, bo one już są, to tak. Jest 10 tysięcy mniej więcej żołnierzy. Ale niemieckich chociaż. Ale chociażby niemieckich. Ale wiemy, co Jarosław Kaczyński mówił o wojskach niemieckich, czy przekazywaniu przez Niemcy w ogóle broni, bo to tego chyba ta wypowiedź dotyczyła, pamiętna. No tak, no i teraz dochodzi jeszcze sprawa czołgów i zadrażeń. Ta gra, którą toczy czysto wyborczy Jarosław Kaczyński w sprawie Niemiec jest, powiedziałbym, że skandaliczna. No to przy okazji, jest, przepraszam. Niewybywale szkodliwa dla interesu Polski i bezpieczeństwa Polski. To jasno trzeba sobie powiedzieć. Skoro już przy Niemcach jesteśmy, to gwoli uzupełnienia. Mamy nieoficjalne informacje o tym, że Niemcy rezygnują z kluczowej inwestycji w Polsce, na której mieliśmy krocie zarobić. Chodzi o naprawę na terytorium Polski czołgów Leopard, które trafiły do Ukrainy. Niemcy twierdzą, że mamy jakieś wygórowane, absurdalne wprost oczekiwania cenowe, całkowicie przesadzone, tak to jest przez niemiecką stronę oceniane, no i wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie przeniesiona na Litwę. Czy to jest właśnie efekt takiej, a nie innej polityki polskiego rządu wobec Niemiec? Znaczy, obawiam się, że postawione zostały warunki stronie niemieckiej, warunki finansowe, które były nie do przyjęcia. W związku z tym założenie, jak gdyby, polityki rządu było takie, żeby do tej współpracy nie doszło. Z ogromną szkodą dla sił zbrojnych polskich, bo to jest kwestia i technologii, i no, całego oprzyrządowania. Nam też, my też jesteśmy posiadaczami czołgów Leopard. Potrzebne są nam know-how niemieckie i współpraca. Ja tylko powiem, że słyszałem to z ust wysokiej rangi polityków amerykańskich, senatorów, kongresmenów, także z Białego Domu, kiedy pracowałem w Waszyngtonie. Wysocy urzędnicy amerykańscy, dyplomaci mówili: trzymajcie się razem, twórzcie programy razem z Niemcami. Jesteście decydującą siłą, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę wschodnią. Macie te same, to samo spojrzenie. To jest przyszłość stabilnej i mocnej Europy i systemu obronnego w Europie. Mam wrażenie, że polityka Prawa i Sprawiedliwości, tego rządu, który mamy, i osobiście Jarosława Kaczyńskiego, obarczona jakimiś historycznymi zaszłościami, które obciążają wszystko, co robimy, jest nie tylko mylna, jest szkodliwa, jeszcze raz powtórzę, i prowadzi do izolacji Polski. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj wiemy już, i to Amerykanie jasno przedstawiają, gdzie są stolice, które decydują o tym, jakie będzie NATO, jakie jest NATO i co zrobi następnie Sojusz Północnoatlantycki. Te stolice, niestety, ta lista nie zawiera Warszawy. I to jest gigantyczne zaniechanie, ponieważ nie tak dawno, przypomnę, nasz głos był bardzo mocny w NATO również, nie tylko w Unii Europejskiej. Te dwie kwestie są powiązane. Nie ma możliwości, żeby Polska była mocna w NATO, jeżeli nie będzie mocna w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś ma złudzenia, że można rozdzielić te kwestie, a mam wrażenie, że takie myślenie dominuje w obozie władzy, jest w głębokim błędzie. Te sprawy są powiązane, ponieważ większość krajów Unii Europejskiej to są również członkowie NATO. W NATO jest również Kanada, która ma bardzo ścisłe powiązania z Unią Europejską. Wielorakie, w tym również umowę o wolnym handlu. W związku z czym tych kwestii nie można rozdzielić. I ta próba dwutorowości polityki polskiej, a więc twardo z Unią Europejską i jak gdyby bardziej przychylnie... To się nie uda. To nie ma szans, żeby się udało. Panie ambasadorze, to już tak podsumowując kwestię natowskiego szczytu, bo jeszcze dwa wątki przed nami. Pytamy dzisiaj w naszej ankiecie widzów, czy dzięki ustaleniom szczytu NATO Polska i kraje wschodniej flanki mogą czuć się bezpieczniej? 35 niemal procent twierdzi, że nie. Rozumie pan, że to, że ludzie nie są przekonani do końca? No po pierwsze, dopóki toczy się wojna i Putin w dalszym ciągu posiada broń nuklearną, to nie możemy czuć się bezpiecznie. W jakimś sensie rozumiem
takie myślenie ponad 30% obywateli polskich. Ja też nie czuję się bezpiecznie, bo mam takie poczucie, właśnie wrażenie, że jeżeli ta polityka, przede wszystkim Waszyngtonu, nie będzie wystarczająco subtelna, ulegnie emocjom i dojdzie do takiego myślenia, że trzeba Putina wykończyć jak najszybciej i tak dogłębnie zniszczyć państwo rosyjskie, to nie zapominajmy o tym, że obawą Zachodu, w tym przede wszystkim Amerykanów, to jest destabilizacja. Słowo kluczowe dla Amerykanów. Jeżeli w Rosji dojdzie do destabilizacji, a do takiej mogło dojść niedawno, tak, podczas akcji Prigożyna, to znaczy, że na przykład broń nuklearna nie będzie kontrolowana, że pojawią się siły separatystyczne, walczące o władzę i wówczas nie wiadomo właściwie, co... Jaki będzie skutek dla Zachodu całego. Dość kasandryczna wizja, panie kasandryczna ambasador. I taka trochę z filmów, które znamy przecież. No to jest jakiś taki odszczepieniec, ktoś, kto zbuntował się jakiejś władzy, nie chce uznawać dialogu, nie chce podporządkować się pewnym regułom przynajmniej. W tym kontekście tej nieprzewidywalności Rosji ten Putin okazuje się być w miarę przewidywalny, ponieważ mimo wszystko Zachód liczy na to, że broń nuklearna nie zostanie użyta. No to jak będą dzisiaj grali Amerykanie, panie ambasadorze, w związku z tym pana zdaniem? Oczywiście tam też trudna sytuacja, bo zaraz wybory. Bardzo duże prawdopodobieństwo wygranie Donalda Trumpa, co w ogóle byłoby jakimś masakrą absolutną, politycznie, geopolitycznie i pod każdym innym względem, jak sądzę, jeżeli on nie zmienił swojej postawy, a chyba nic na to nie wskazuje względem Rosji. Jak to wszystko będzie się pana zdaniem teraz odbywać? Co zrobią Amerykanie? Amerykanie nie chcą zniszczenia Rosji, chcą osłabienia Rosji, ktokolwiek by nie rządził, tak aby pozbawić Rosję możliwości podejmowania agresywnych kroków wobec swoich sąsiadów, a przede wszystkim wobec Zachodu. To znaczy, Rosja jest, ale Rosja, która nie ma kłów. Bezzębna trochę. W jakimś sensie. Rosja, która może być... na początku prawdopodobnie bardzo trudnym i w niewielkim zakresie partnerem, bo te doświadczenia z przeszłości nie wróżą Rosji rozwoju ekonomicznego, a jednocześnie uniknięcia, Amerykanie będą poszukiwali wyjścia, w którym Rosja nie stanie się nagle bardzo bliskim i takim podwładnym Pekinu. To przechylenie takie w kierunku... Wasalem, jak to mówią niektórzy. Zwasalizowanie Rosji przez Pekin jest pewną możliwością na horyzoncie. Zachód będzie starał się tego uniknąć. To jest dosyć subtelna gra. Rzeczywiście prezydent Biden musi osiągnąć jakieś sukcesy, powiedziałbym, do wiosny przyszłego roku, kiedy zacznie się tak na dobrą sprawę kampania wyborcza. Partia Republikańska wyłoni też swojego kandydata. Trzeba będzie pokazać, że to przyniosło jakieś owoce. Panie ambasadorze, wiemy, jak bardzo Rosja wpłynęła czas jakiś temu na wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy Donald Trump rywalizował z Hillary Clinton w 2016 roku. Trochę mniej, aczkolwiek jednak też miał wpływ na przebieg kampanii, kiedy do gry wkroczył Joe Biden 4 lata później. I teraz pytanie, czy pana zdaniem te nadchodzące wybory prezydenckie także będą bardzo mocno gdzieś tam od spodu kontrolowane przez rosyjski wywiad? Może kontrolowane to nie, ale sterowane. Sterowane, z złego słowa sterowane, jak najbardziej. Że będą ślady wpływu. Będą, tego się nie będą. Przed tym nie ucieknie. Dzisiaj generalnie rzecz biorąc zastosowanie nowych technologii po prostu uniemożliwia pełną utrzymanie pełnej kontroli nad wyborami, tak aby nie było zewnętrznych wpływów. To jest niemożliwe. Tyle, że mamy po pierwsze większą świadomość tego. W 2016 roku, kiedy ten wpływ botów, głównie rosyjskich, ale umieszczonych przede wszystkim na Bałkanach, żeby było ciekawiej, nie był znany. Nie doceniano tego niebezpieczeństwa. Nie doceniano jeszcze, jak sztuczna inteligencja może wpływać na nasze myślenie wyborcze, na naszą podświadomość. To znaczy, że dokonujemy wyborów, nie będąc świadomi tego, że jest jakiś wpływ, że ktoś kształtuje nasze postawy, a to można dzisiaj robić. Świadomość tego zjawiska jest dużo mocniejsza. Jest na pewno większa kontrola bezpieczeństwa, jeśli chodzi o internet, niż miało to miejsce kilka lat temu, ale nie wyeliminuje to ryzyka całkowicie, które będzie się zwiększało, bo zawsze
na postęp technologiczny przynosi ryzyka, na które dopiero później odpowiadamy kontrakcją, szukaniem nowych rozwiązań. A największym rozwiązaniem tak naprawdę jest coś, czego nie można załatwić z dnia na dzień. To jest edukacja. No tak, to rzeczywiście jest plan na lata, ale panie ambasadorze, jeżeli chodzi o polską kampanię wyborczą, która jeszcze nieoficjalnie, ale toczy się już od wielu, wielu tygodni, jak by pan określił ryzyko wpływów rosyjskich właśnie na polską kampanię wyborczą? Strona rosyjska tradycyjnie w Europie popiera skrajne środowiska. Skrajnie przede wszystkim prawicowe. Mhm. Z prostej przyczyny. One wywołują zamęt, one są niechętne Unii Europejskiej. Solą wokół Władimira Putina jest oczywiście Unia Europejska, NATO. To są środowiska, które kontestują Unię Europejską przede wszystkim, a więc wspieranie tych środowisk, które łamią demokrację, łamią praworządność, łamią wolne media, jest na rękę oczywiście Federacji Rosyjskiej i to wsparcie będzie w dalszym ciągu dla środowisk skrajnych. Te powoli dowiadujemy się coraz więcej, jakie są powiązania, ale wszystko to jest dosyć jeszcze mgliste. Powinniśmy mieć jednak świadomość, my jako obywatele, jako wyborcy, a ja jestem jednym z nich, że takie zagrożenie jest i że za tymi czasami bardzo buńczucznymi hasłami, które towarzyszą niektórym partiom politycznym, które mówią, my wam przywrócimy szczęśliwość, będziecie niezależnymi jednostkami, idą tak naprawdę manipulacje. Idą środki finansowe, które mają doprowadzić do rozprzężenia i do utracenia wiary w demokrację i w porządek prawny. I ostatnie pytanie, panie ambasadorze. Dzisiaj o 14.30 Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Gdyby pan miał okazję w niej uczestniczyć, o co zapytałby prezydenta? Zapytałbym, czy jak widzi szansę przywrócenia roli Polski, znaczącej roli w systemie europejskim, w NATO, bez czego Polska po prostu nie jest w stanie podążać ścieżką wzrostu gospodarczego, ale też umacniając swój wpływ na Unię Europejską, na świat, w którym żyjemy tak naprawdę. Ale według prezydenta my ten wpływ mamy bardzo duży i wszystko się zgadza, wszystko jest tak jak trzeba. Powiedziałem wcześniej, że politycy mają to do siebie, że ogłaszają sukcesy. Mniej mówią o porażkach, albo w ogóle o nich nie mówią. No dlatego jest opozycja, więc pytanie, jakie pytania padną na dzisiejszym RBN, bo jak sądzę, pewnie jakieś tak. Ryszard Sznep, były ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za wizytę u nas, a u państwa już za chwilę pan profesor Marcin Matczak. Zapraszam na to spotkanie. Wyszły na jaw dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwsza i najważniejsza to, że politycy Platformy Obywatelskiej, politycy opozycji, którzy zasiadają dzisiaj w Parlamencie Europejskim, zagłosowali przeciwko Polsce. A druga sprawa, te głosowania nad tymi poprawkami, które nie zostały poparte przez polityków opozycji, przez polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, pana Hołowni, w tych głosowaniach nad tymi poprawkami ci politycy zagłosowali przeciw tym rozwiązaniom. Przeciwko właśnie rozwiązaniom, które były w interesie Polski i polskich obywateli. Za pośrednictwem swoich europejskich grup politycznych polska opozycja próbuje psuć dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. To dlatego później jesteśmy bohaterami jakichś nieprawdziwych raportów, to dlatego próbuje nam się odbierać należne Polakom środki. To wszystko ma swój zalążek właśnie w tego typu rezolucjach, we współpracy grup politycznych, do których należy opozycja, w jednym celu, w tym, żeby atakować demokratycznie wybrany rząd w Polsce. Po raz kolejny okazuje się, że ta zasada ulica i zagranica, sformułowana wiele, wiele lat temu przez Platformę Obywatelską, aby walczyć z rządem Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest aktualna. I bardzo mi miło przywitać pana profesora Marcina Matczaka, prawnika z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało w Parlamencie Europejskim przeciwko rezolucji w sprawie Polski, twierdząc, że za daleko te sprawy idą, jeżeli chodzi o
ingerencję w to, co dzieje się tu u nas wewnątrz kraju. Czy pan, zapytam wprost, rozumie te argumenty Władysława Kosiniaka-Kamysza? Sytuacja jest niezwykle trudna, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat uprawia taką politykę, która jest charakterystyczna dla państw populistycznych, dla rządów populistycznych, których nastawia swoich własnych obywateli przeciwko całemu zewnętrznemu światu. I teraz, jeżeli ta polityka jest prowadzona tak bardzo długo, to znaczy sączy się ta propaganda, która wskazuje cały czas, że Niemcy są naszymi wrogami, Unia Europejska jest naszym wrogiem, że ta Bruksela to jest ta druga Moskwa i tak dalej, i tak dalej, to wtedy politycy partii opozycyjnej moim zdaniem stoją w bardzo trudnej sytuacji, bo oni nie mają takiego dostępu do propagandy i właśnie każdy wybór, którego dokonają w sytuacji na przykład takiej rezolucji czy takiej uchwały, w pewnym sensie jest zły, bo jeżeli zagłosują za, bo wiedzą, że w Polsce dzieje się źle i że są łamane prawa człowieka w sposób naprawdę już bardzo zaawansowany. Co więcej, nawet jeżeli są one wytykane, jak w przypadku Igora Tulei, to rząd mówi, nawet jeżeli jest wyrok, to my go nie wykonamy. To już jest bardzo rażące naruszenie całego porządku praw człowieka, więc muszą jakoś reagować. Ta opozycja musi jakoś reagować. Z drugiej strony, w momencie, w którym zareaguje i zagłosuje, to właśnie słyszymy takie, przepraszam za słowo, głupoty, które opowiada pan Fogiel, jak rozumiem, w którym każdy głos krytyczny wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość w związku z wyborami, jest traktowany jako atak na Polskę, na polskość i jest wykorzystywany propagandowo po to, żeby pokazać, to są zdrajcy, to jest targowica. No więc ja nie jestem oczywiście rzecznikiem pana przewodniczącego i ja nie muszę tłumaczyć PSL-u. Natomiast widzieliśmy różne zachowania, proszę zwrócić uwagę, na przestrzeni tych 8 lat, gdzie ta opozycja próbuje jakoś sobie radzić z tą narastającą propagandą, tak żeby nie być oskarżoną o zdradę. Więc to jest pewnego rodzaju kalkulacja polityczna. Czy i ktoś ma potępić to, co w Polsce się dzieje i liczyć, że to potępienie w jakimś sensie orzeźwi być może tych, którzy się go dopuszczają, czy też nie przykładać akurat w tym konkretnym przypadku ręki do tego potępienia, żeby nie narazić się na ten zmasowany atak propagandy. Ja wiem, że to brzmi, wie pani, trochę tak, jak ja bym nie mógł zająć stanowiska, tak? Bo mówię, no, jak każdy prawnik, prawda? To zależy. Jedni robią tak, inni robią inaczej, ale to nie pan Kosiniak-Kamysz jest powodem tego problemu. Nie nasza opozycja i nie parlament. To jest nienormalny kraj, w którym żyjemy. Kraj, w którym szkodzą mu ci, którzy rządzą, ale ponieważ kontrolują wszystkie formuły komunikacji ze społeczeństwem, mogą powiedzieć, my pomagamy, a ci, którzy naprawdę chcą pomóc, bo przecież ludzie, którzy wskazują, że w Polsce mogą się nie odbyć prawdziwe wybory, chcą pomóc Polsce w tym znaczeniu, ażeby polski suweren mógł zdecydować, żeby nie został oszukany, ci są przedstawiani jako zdrajcy. Więc w kraju, w którym wszystko jest postawione na głowie, nieraz opozycja też musi stawać na głowie, żeby spróbować całą tę sytuację opanować. Jeszcze raz podkreślam, to się może nieraz wydawać dziwne, bo chcielibyśmy mieć taką biblijną mowę, tak, tak, nie, nie, w każdej sytuacji, ale polityka jest trochę bardziej złożona. A za nienormalność tej całej sytuacji, tak jak mówię, nie odpowiada ani PSL, ani Platforma Obywatelska, ani inne partie opozycyjne, tylko Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, tylko Prawo i Sprawiedliwość, panie profesorze, stosuje teraz taką bardzo chwytliwą, jak sądzę, retorykę, mówiącą o tym, że jeżeli ktoś głosuje za tego typu rezolucją, to uderza we własny kraj. Ktoś, kto oczernia własny kraj, to znaczy, że działa na jego niekorzyść. I tak dalej, i tak dalej. Znamy wszyscy te argumenty. Problem tak. Tylko polega na tym, że mieliśmy rezolucję Parlamentu Europejskiego w roku 2014, w której to rezolucji napisano o nieprawidłowościach w wyborach parlamentarnych w Polsce, które są zagrożeniem dla demokracji. I chyba nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że pod tą rezolucją podpisali się europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. To był rok 2014, czyli my możemy, wy nie możecie. No to jest jakaś galopująca hipokryzja. Proszę pani, to jest oczywiście straszna hipokryzja i ja chcę jednoznacznie powiedzieć, że gdybym ja miał głosować na przykład za taką rezolucją teraz, to nie postąpiłbym tak jak pan Kosiniak-Kamysz. Mimo że przedstawiłem jakieś argumenty po to, ażeby zrozumieć tę postawę, uważam, że jednak w takich sytuacjach trzeba mówić o tym, że się dzieje zło. Wie pani, to jest to zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, które atakuje opozycję i właśnie mówi, opowiada takie rzeczy, ulica, zagranica, to są ludzie, którzy nam szkodzą. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to zachowanie jest podobne do sytuacji przemocy domowej.
W przemocy domowej jest zawsze taka sytuacja, że ten, który realizuje tę przemoc domową, oskarża ofiarę, że ona się skarży na zewnątrz. Tak? Czyli mówi, wynosi brudy. Jest takie powiedzenie... Brudy się pierze w domu. Tak, fatalne powiedzenie pani Dulskiej, że brudy się pierze w domu. To jest kolejny etap przemocy, czyli tak, PiS, tak jak sprawca przemocy domowej, najpierw realizuje tę przemoc, bo łamie wszystkie możliwe zasady. Tak, zmienia kodeks wyborczy tuż przed wyborami, wiedząc, że to jest niezgodne z naszą konstytucją. Wprowadza tę chorą ustawę o tej Komisji do Spraw Badań Rosyjskich, więc rozpycha się i stosuje przemoc, a w momencie, kiedy ktoś zgłasza ten fakt i chce, żeby on przestał, to mówi, nie wynoś tego, cierp tutaj, tak? Musisz być poddany mi, przecież mówienie, żeby tego nie wynosić, to jest tak naprawdę stwierdzenie, nie mów nikomu, tak? To jest dokładnie to samo stwierdzenie, które padło w tytule filmu braci Sekielskich o pedofilii. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Ja jestem panem i władcą tu i ty nawet nie masz prawa się poskarżyć, dlatego że jeżeli się poskarżysz, to ja z ciebie zrobię oprawcę, mówiąc, że to ty jesteś winny. To jest chory kraj, tak? I to jest chora propaganda, która jest oparta na tym mechanizmie psychologicznym, w którym to ten, który powoduje przemoc, wszystkich innych oskarża o przemoc i robi to jeszcze właśnie z takim głupkowatym uśmiechem, jak to robi pan Fogiel. To jest to samo zjawisko. Ja czynię zło, ale żeby tego nie było widać, to kogoś, kto chce temu złu przeciwdziałać i się na nie skarży, tego kogoś uczynię złym. Panie profesorze, to jeszcze, jeśli pan pozwoli, wrócę do 2014 roku, dlatego że chciałabym, aby to bardzo dokładnie wybrzmiało. Przypomnę, wtedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, a pani Joanna Lichocka, czyli wówczas dziennikarka sprzyjająca Prawu i Sprawiedliwości, teraz posłanka Prawa i Sprawiedliwości, mówiła tak, to dobrze, że opozycja zorganizowała wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat zagrożenia demokracji. Przecież jesteśmy w Unii, to jest także nasz parlament. Mówiło Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji. Proszę pani, to jest, tak jak powiedzieliśmy sobie, skrajna hipokryzja, ale ona jest znowu... jesteśmy tu po to, żeby porozmawiać i spróbować ten złożony świat i ten chaos, który został nam tutaj zorganizowany, zrozumieć. O co w tym wszystkim chodzi? To kolejny raz pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie odróżnia dobra Polski od swojego dobra politycznego jako partii. To znaczy, w momencie, w którym jest dobre dla partii, żeby na Polskę donosić, tak, to oni donoszą. W momencie, kiedy jest złe dla partii, że ktoś się na nich skarży, to wtedy tych, którzy dokonują takich samych uchwał, tych oskarża się o donosicielstwo. W związku z tym to jest sytuacja skrajnego egoizmu, tak? Polegającego na tym, że ci ludzie nie widzą nic poza dobrem swoim własnym. W związku z tym zrobią absolutnie wszystko, ażeby to swoje dobro własne realizować. Właśnie, będą podejmować uchwały, jeżeli to jest dla nich dobre, będą oskarżać o podejmowanie uchwał, jeżeli to jest dla nich złe. Dlatego, że są skupieni tylko i wyłącznie na sobie. Dlatego właśnie jest to tak pełne obłudy. Ja przepraszam, bo jestem po prostu bardzo poruszony, zdenerwowany tą wypowiedzią, którą słyszeliśmy przed naszą rozmową, że partia i rzecznik partii, która powoduje, że Polacy są pozbawieni pieniędzy z KPO, mówi, że jesteśmy pozbawieni tych pieniędzy przez to, że mówimy, że w Polsce są łamane prawa człowieka. Przez to, że ktoś się skarży na to. Przecież to się w głowie nie mieści, żeby można było tak kłamać. Jest absolutnie jasne, że to oni pozbawili Polskę tych pieniędzy. Tak, swoimi idiotycznymi pomysłami na to, w jaki sposób wpłynąć na sądownictwo, w jaki sposób zniszczyć sądownictwo. I teraz znowu, jak ten sprawca przemocy domowej mówią, żeby odsunąć od siebie oskarżenie, to nie my, to wy. Tak, to jest przerażający system, w którym, tak jak mówię, ten, kto działa źle, kto niszczy wszystko, co wartościowe, przerzuca to oskarżenie na drugą stronę i jest wyłącznie skupiony na tym, co jest dla niego ważne i zapomina po paru latach, że kiedyś działał dokładnie tak samo i wtedy uznawał, że to jest dobre. To jest obłuda i hipokryzja. No, nie ma innych słów, żeby to określić. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego wątku naszej rozmowy jest cytat z pani przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji Narodowej, która powiedziała tak, prawo to my. Nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź. Wie pani co, ja słyszałem to pierwszy raz z ust Konrada Morawieckiego, kiedy był przygotowywany ten gwałt na Trybunale Konstytucyjnym. Mateusza Morawieckiego. Nie, Kornela Morawieckiego. Kornela Morawieckiego, czyli, okay. Czyli ojca pana premiera, który wtedy z mównicy sejmowej wypowiedział te straszne słowa, które naprawdę są właściwie kopią słów, których używali faszyści. Przykro mi to mówić, ale to nie ja wypowiedziałem te słowa, kiedy właśnie powiedział, prawo jest ważne, ale nie jest najważniejsze.
jest dobro narodu ponad prawem i prawo ma służyć nam. To jest dokładnie ten sam język. Myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że to sformułowanie jest sformułowaniem faszystowskim. Po prostu. Tak? Wszyscy, którzy znają historię działania III Rzeszy, którzy rozumieją, na czym polegała cała ideologia, która stała za tym ruchem, oparta między innymi na pracach Karla Schmidta, wiedzą, że to sformułowanie jest najgroźniejszym sformułowaniem, jakie może się pojawić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli czy to pan Kornel Morawiecki, czy to ta pani wypowiada takie słowa, to ona mówi tak, to ja wami rządzę, to ja nad wami stoję. Jakiekolwiek umowy, które mieliśmy, taką umową jest na przykład konstytucja, że będziemy się szanować, będziemy szanować naszą godność, będziemy szanować nasze prawa, ja wyrzucam w kąt. To ja decyduję o tym, jak będziecie żyć, bo w każdej chwili według mojego widzimisię mogę zmienić wszystko. A nawet jak pójdziecie, tak jak sędzia Tuleya, do Sądu Międzynarodowego, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wrócicie, to ja wyślę pana Kaletę, który was wyśmieje prosto w twarz. Tak? I powie, że my nie mamy zamiaru przestrzegać tych wyroków. To jest sytuacja znowu nagiej przemocy. Bo sądy i prawo dlatego mają stać nad wolą polityków, żeby były gwarancją jakiegoś naszego spokoju, możliwości życia, możliwości realizowania swoich własnych planów. Jeżeli polityk mówi, to nie prawo jest nade mną, tylko ja jestem prawem, prawo to my, to znaczy, że on może zrobić absolutnie wszystko i jesteśmy zdani na tego kogoś. I teraz, to dlatego to jest takie groźne, że to jest przemoc, a przemoc rodzi przemoc. Bo jeżeli ja jestem na przykład właśnie, nie wiem, sędzią, który jest ścigany w Polsce i idę do sądu i wygrywam sprawę i wracam i mówię, mam tu wyrok, zrobiliście źle, musicie mi zapłacić, bo poniosłem szkody, a ktoś się ze mnie śmieje, to, no to co to jest? Tak? To jest pogarda dla prawa zawsze jest wezwaniem do przemocy, bo prawo jest jedynym narzędziem, które powoduje, że my możemy w społeczeństwie funkcjonować. Więc ja bardzo musimy dokładnie słuchać tych słów. Prawo to my, bo to są słowa, które zapowiadają, że już jest bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej. No. I cieszę się, że to wyłapaliśmy, bo że pani to wyłapała, bo ja tego nie słyszałem. To jest kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powtarza faszystowskie frazy po prostu. I to naprawdę nie znaczy nic dobrego. Panie profesorze, to teraz jeszcze wróćmy do rezolucji, a właściwie konsekwencji podjęcia tejże właśnie. No bo wiemy, że Parlament Europejski jest zaniepokojony zmianami w prawie wyborczym, w kodeksie wyborczym, o którym zresztą rozmawialiśmy podczas naszego ostatniego spotkania, ale jeszcze za chwilkę o to pana dopytam. W sprawie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, no i ogólnie rzecz biorąc praworządności. Tylko na koniec, w związku z powyższym, zaapelowano do OBWE o objęcie jesiennych wyborów w Polsce misją obserwacyjną. Panie profesorze, ja sobie tak pomyślałam, gdyby ktoś 10-15 lat temu nam powiedział, że ktokolwiek będzie w takich okolicznościach chciał wysyłać misję obserwacyjną OBWE do wyborów w Polsce, to byśmy, przepraszam za potoczność sformułowania, popukali się w czoło po prostu. Mhm. Panie, no to jest miara naszego upadku niestety jako państwa, bo sytuacja, w której OBWE ma obserwować wybory, jest oczywiście sytuacją, w której jest dla wszystkich jasne, że rzeczywiście ich prawidłowość, ich poprawność jest zagrożona. I problem polega na tym, że to nie jest moim zdaniem żadna szykana, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość sobie dobrze zapracowało na to, ażeby takie wątpliwości istniały. Oprócz tych wszystkich zmian w sądownictwie, które akurat dla wyborów, jak wiemy, także są ważne, bo przecież mamy tę izbę kontroli, która jest nielegalnie powołana, a ona ostatecznie decyduje o ważności wyborów. Czyli to już jest jeden z wielu, wielu elementów bardzo ważnych, bo on przecież może doprowadzić właściwie do tego, że nawet jak opozycja te wybory wygra, to ten Sąd Najwyższy, jeżeli podda się presji politycznej, to może te wybory unieważnić. Ale oczywiście jest cała masa jeszcze innych rzeczy. Rozmawialiśmy o kwestii związanych z tymi zmianami w kodeksie wyborczym. Teraz mamy jeszcze to referendum. To jest osobny tak, temat. O tym za chwilę, w kontekście kodeksu tak, wyborczego także. Uwagę, że ta zmiana także powoduje, że być może na przykład, nie wiem, za granicą nie da się policzyć głosów, dlatego że będzie o wiele więcej pracy, a już jest dużo. Tak? Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość sobie zapracowało na to, żeby postrzeganie nasze za granicą było tak fatalne, żebyśmy byli rzeczywiście traktowani jako demokracja zagrożona. I teraz proszę zwrócić uwagę, co oni znowu mówią, prawda? Oni oskarżają innych, nawet już atakują to OBWE, prawda? Tam słyszałem takie wypowiedzi, że to jest organizacja, do której należą kraje były republiki radzieckie, tak jakby to w ogóle był jakiś wstyd, prawda? I tak dalej. To jest wojna z wszystkich ze wszystkimi już, dlatego że
w taki sposób zawsze reagują rządy dyktatorskie, autorytarne. One mówią, nie, 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 u nas wszystko jest w porządku, to spójrzcie u siebie, to u was na pewno jest nie tak. To jest, tak reagowały wszystkie terrory, które, no bo co innego mogą powiedzieć, prawda? Łamią wszystkie zasady i kiedy ktoś mówi, w związku z tym te wybory są zagrożone, odpowiadają znowu oskarżeniem. Znowu ten sam mechanizm, to nie my, to wy. To nie z nami jest nie w porządku coś, tylko z wami. No tak, kiedy złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. To przecież tak. Też bardzo znane powiedzenie. Panie profesorze, teraz już do samego OBWE. Czy pan osobiście uważa, że obserwatorzy OBWE powinni pojawić się w Polsce podczas wyborów w październiku? Proszę pani, ja myślę, że ja bym chciał nie odpowiadać w ogóle na takie pytania, bo znowu... No. Też bym chciała móc ich nie zadawać w ogóle. No, lepiej by było, żebyśmy sobie nie musieli tego zadawać, bo to jest dokładnie takie pytanie, jakby pani mnie pytała, czy ja chciałbym się umówić na wizytę do lekarza onkologa. Nie chciałbym, tak? Nie chciałbym być zdrowy, tak? Nie chciałbym, żeby musiał ktoś przyjeżdżać do Polski i sprawdzać, czy nasze wybory są legalne. Ale w sytuacji, w której jest zagrożone, a naprawdę uważam, że jest zagrożone wyrażenie woli suwerena, bo tak już namajstrowano przy tym wszystkim, to uważam, że każda para oczu, która będzie patrzyła na to, czy te wybory będą prawidłowo przeprowadzone, jest nam potrzebna. Być może ta sytuacja takiej presji związanej z tym, że jednak ktoś to będzie obserwował, nie tylko my tutaj, bo przecież opozycja także zorganizuje się tak jak zawsze po to, żeby mieć swoich mężów zaufania, po to, żeby mieć tę straż czy pewnego rodzaju grupę ludzi, którzy kontrolują, ażeby te wybory odbywały się właściwie, to sytuacja, do której doprowadził PiS, niestety zmusza nas do tego, żebyśmy patrzyli im na ręce wzrokiem pełnym nieufności. I jeszcze raz podkreślam, to jest ich wina. Lepiej by było, żeby to OBWE nigdy do Polski nie musiało przyjeżdżać. Natomiast oni zrobili wszystko, żeby trzeba było sięgać po takie nadzwyczajne środki, bo zaczynamy się bać o coś, co jest dla nas najważniejsze. Po prostu o stan naszej demokracji, bo jeżeli ktoś uniemożliwi przeprowadzenie legalnych wyborów, no to po prostu demokracja umiera, ona nie ma sensu. Tak? Bo jeżeli oni zorganizują to w taki sposób, że mimo, że suweren będzie chciał, ażeby rządził ktoś inny, oni nadal będą rządzić, no to to jest koniec demokracji i to jest sytuacja, o której ja nawet strach myśleć. Panie profesorze, ja tutaj nie chcę siać defetyzmu, ale naprawdę ma pan poczucie, że większość Polaków ma świadomość tego zagrożenia i czy większość Polaków rzeczywiście powie, dla mnie zasady demokracji są najważniejsze? Bo ja niestety mam coraz większe wątpliwości. Być może niesłusznie. Pani, Mam nadzieję, że niesłusznie. Toczy się na pewno walka tutaj o świadomość społeczną. Proszę zwrócić uwagę, że ta walka jest nierówna. Już sobie wielokrotnie mówiliśmy, prawda? Siła rażenia partii rządzącej, ta propagandowa przez media publiczne, przez pieniądze publiczne jest tak wielka, że trudno jest z nią walczyć. Ale chcę jeszcze raz to podkreślić, bo to jest dla mnie zawsze jakieś takie światełko w tunelu, które jest światełkiem nadziei. Tak samo było z sądownictwem i tak samo było z tymi wszystkimi łamaniami konstytucji, które też były przecież łamaniem praw człowieka, których oni się wcześniej dopuszczali. I mimo całej ich propagandy, milionów wydanych na billboardy, na dziennikarzy, na pseudodziennikarzy w mediach publicznych, którzy chcieli Polaków przekonać, że to jest normalne, Polacy nie uwierzyli, że to jest normalne. Wszystkie badania opinii publicznej w Polsce pokazują, że Polacy mają jasność, że to PiS łamie prawo, a nie opozycja. I teraz pojawia się nowa przestrzeń, pojawia się jakby nowa przestrzeń walki. To znaczy oni chcą przekonać wszystkich, że te wybory będą legalne i że w ogóle nie ma żadnych obaw. Ci, którzy wiedzą, co się dzieje, tak jak my tutaj, opozycja, prawnicy, muszą bić na alarm. Dlatego tego rodzaju rezolucje, uchwały są takim biciem na alarm. Tak, one są sygnalizacją, że tutaj zagrożone jest coś, co jest najważniejsze dla Polaków i najważniejsze dla Unii Europejskiej. Demokracja i prawdziwa suwerenność. Nie taka, w której ktoś nam mówi, kto ma rządzić, tylko my sami mówimy, kto ma rządzić. W związku z tym ja uważam, że o tym po prostu trzeba głośno mówić. Te rezolucje, nasza rozmowa, inne aktywności są dlatego teraz tak bardzo ważne, ażeby tę kolejną walkę o świadomość Polaków wygrać, bo jak powiedziałem, tamtą poprzednią udało się wygrać, mimo tak wielkiej nierównowagi sił. Więc mam nadzieję, że teraz też to się uda. Panie profesorze, wspomniał pan podczas naszej rozmowy, że jeżeli opozycja wygra, to Sąd Najwyższy może unieważnić wybory. Oczywiście nie ma pan szklanej kuli, nie jest pan prorokiem, jasnowidzem, ale gdyby pan dzisiaj miał obstawiać, to Sąd Najwyższy się złamie? Czy jednak te kręgosłupy wytrzymają napór partii rządzącej? Gdyby taki był, rzecz jasna.
wie pani co, ja akurat w tej kwestii nie jestem takim strasznym pesymistą. To znaczy, to jest oczywiście znowu kalkulacja, której ja nigdy nie chciałbym przeprowadzać, bo w ogóle nigdy się nie powinniśmy nad tym w normalnym kraju zastanawiać, czy sędziowie postąpią w sposób niezależny, niezawisły. Natomiast ja, obserwując już to z wewnątrz mojego środowiska prawniczego, muszę powiedzieć, że mimo, że na poziomie takim czysto formalnym zarówno ta była Izba Dyscyplinarna, jakby ta Izba Kontroli były wadliwie powołane, to jakość umysłów i mam nadzieję, że za tym idąca także jakość moralna tych ludzi jest jednak istotnie różna. To znaczy ta Izba Dyscyplinarna to niestety był zbiór ludzi, o których ja mam bardzo złe zdanie, zarówno pod względem jakości ich wiedzy prawniczej, jak i jakości ich moralności. I ci ludzie robili straszne rzeczy sędziom. Natomiast Izba Kontroli, która będzie decydowała o tej kwestii ważności wyborów, jest na o wiele wyższym poziomie, zarówno w zakresie wiedzy prawniczej, jak i, jak powiedziałem, chociaż to jest zawsze trudno oczywiście ocenić z zewnątrz, pewnego jakiegoś takiego etosu. I było wiele takich zachowań, o wiele więcej zachowań porządnych i o wiele mniej zachowań nieporządnych. Więc ja mocno wierzę w to, że ci ludzie, bo uważam, że absolutnie ich na to stać, właśnie z punktu widzenia tej jakości, którą reprezentują, nie dopuszczą się, czy nie przyłożą ręki do sytuacji, która byłaby sytuacją absolutnie fatalną, prawda? Byłaby sytuacją, która byłaby jednym z najgorszych upadków w historii Polski, porównywalną naprawdę do najgorszych kart naszej historii, gdyby Polacy w ruchu demokratycznym wybrali nową władzę, a ludzie, którzy zostali wepchnięci do sądownictwa przez polityków, powiedzieli nie, nic nas to nie obchodzi, to PiS ma nadal rządzić. Więc ja mocno wierzę, że do tego nigdy nie dojdzie i są pewne przesłanki, jak sądzę, ażeby ten odrobinę optymizmu w sobie zachować, że jednak ta Izba Kontroli, będąc zderzona z takim zadaniem i nie mając podstaw do tego, ażeby unieważnić tylko presję polityczną, będzie zdecyduje właściwie, czyli uzna ten wybór, którego Polacy dokonają. Podczas naszego ostatniego spotkania analizowaliśmy zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w kodeksie wyborczym i konsekwencje tych zmian. Pan zresztą wspomniał dzisiaj między innymi o tym, co czeka Polaków za granicą i że część ich głosów może nie zostać policzonych, bo skrócono czas dosłownie do 24 godzin. Ale teraz doszła jeszcze jedna sprawa, która, no właśnie, czy pana zdaniem może jakoś realnie wpłynąć na uczciwość i równość przeprowadzania i kampanii, i wyborów, czy nie? No bo mamy pomysł referendum. Referendum w sprawie migrantów, przymusowej tak zwanej relokacji, ukrywania przed obywatelami faktu, że my możemy być z tego mechanizmu zwolnieni, jeżeli tylko ktoś się zdecyduje napisać wniosek w tej sprawie. Nie o tym. Chodzi o to, że tak, równolegle obok kampanii wyborczej będzie toczyła się kampania referendalna, finansowana z zupełnie innych środków, rozliczana w zupełnie inny sposób. I teraz pytanie, czy my jako obywatele będziemy w stanie rozróżnić, że premier Morawiecki albo wicepremier Kaczyński jadą na spotkanie z wyborcami i powinni ponosić koszty z kampanii wyborczej czy kampanii referendalnej, bo przecież temat może dotyczyć migrantów. Czy to jest sposób kolejny Prawa i Sprawiedliwości na przeprowadzenie w łatwiejszy dla siebie sposób tej kampanii. Tak. Wie pani, z całą pewnością pomieszanie tych dwóch tematów, to znaczy tematu referendum i tematu wyborów, jest przestrzenią, w której są możliwe rozmaite manipulacje. I te manipulacje to są po pierwsze manipulacje, o których pani wspomniała. Zasadą wyborczą jest to, że w wyborach panuje tak zwana równość sił, czy równość broni. Tą bronią jest między innymi komunikacja, prawda? Czyli na przykład dlatego jest tak ważne, ażeby przed wyborami wszystkie partie, czy wszyscy kandydaci, którzy głosują, mieli względnie równy dostęp do mediów po to, żeby móc komunikować swoje programy. Dlaczego? No po to, żeby my jako wyborcy, żebyśmy mogli zdecydować, który uważamy za lepszy. Wiadomo jest, że partia rządząca zawsze ma przewagę, bo jest częściej pokazywana, a już w tej sytuacji, którą my mamy, gdzie nie mamy mediów publicznych, tylko media rządowe, tej równowagi w ogóle nie ma. I teraz tak samo równością sił jest równość finansowania. Znaczy są jakby to, ile pieniędzy i w jakim celu wydaje się na kampanię, jest niezwykle istotne, no bo gdyby nie było tutaj równości, no to po prostu zawsze ten, który byłby bogatszy, wygrywałby. I teraz sytuacja pomieszania tych funduszy jest sytuacją oczywiście fatalną, dlatego że ludzie nie są w stanie rzeczywiście rozpoznać, kiedy premier występuje w jednej roli, w jednym kapeluszu referendalnym, a kiedy występuje w kapeluszu wyborczym. To po pierwsze. Po drugie, pomieszanie polega także tutaj na pomieszaniu moralnym. Pani, Polska stoi przed wyzwaniami, które mają ogromny charakter.
przed wyzwaniami dotyczącymi obronności, przed wyzwaniami dotyczącymi naszej gospodarki, służby zdrowia, systemu emerytalnego, rzeczy, które na co dzień dla każdego Polaka są ważne. A oni będą bić cały czas w ten bębenek, przyjeżdżają do nas imigranci, oj, bójmy się tego, to jest najważniejszy problem, z którym sami ściągawszy w ubiegłym roku ponad 130 tysięcy pracowników z krajów muzułmańskich, to jest też ciekawe. To już pomijam, to jest kolejna ta hipokryzja i ta obłuda, natomiast chcę pokazać tylko, że to jest sytuacja, w której czyni się głównym tematem publicznej dyskusji w Polsce znowu nienawiść. No bo tego inaczej nie można określić, tak? I okazuje się, że można do Polski wpuścić ludzi z zagranicy, mieć dlatego uzasadnienie, uważać, że to jest bezpieczne. Natomiast jak tylko dochodzi, przychodzą wybory, to nagle powoduje się, że tematem głównym, który ma zdominować naszą publiczną dyskusję, jest sprawa imigrantów, która, jak też pani wskazuje, jest chochołem, jest wymyśloną sprawą, dlatego że ona w ogóle nie jest żadnym problemem i można go spokojnie, nawet gdyby była problemem, to można załatwić ją zupełnie spokojnie. Ale taka jest, jeszcze raz podkreślam, funkcja rządów populistycznych, że ich paliwem jest nienawiść. Oni nie mogą funkcjonować w oparciu o budowanie, o zgodę, o współpracę, bo to nie są emocje, które to dla nich są ważne. Dla nich ważna jest nienawiść i walka i konflikt. Dlatego szukają cały czas wroga. I jak nie są nim Niemcy, jak nie jest to Unia Europejska, jak nie są to nasi sąsiedzi Ukraińcy w momencie, kiedy prowadzi się wojnę, bo przecież tego typu kwestia też się teraz pokazuje, no to są to imigranci, a za chwilę znowu będzie społeczność LGBT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten rząd, dla niego jedynym paliwem jest nienawiść, więc dlatego chce uczynić wspólną dyskusją i jedyną dyskusją w następnych miesiącach nienawiść. A my musimy dyskutować o innych rzeczach, które w ogóle z nienawiścią nie mają nic wspólnego, tylko z troską o ludzi starszych, o ludzi młodych, o tych, którzy sobie nie radzą na rynku pracy, o tych, którzy się obawiają o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, a oni to wszystko odsuwają i mówią, tutaj się bójcie, my wam pokażemy tego, kto nam zagraża i to uczynimy naszym głównym tematem. To jest kolejne wielkie publiczne oszustwo i my znowu nie możemy się na to nabrać i musimy żądać od tych ludzi, od premiera, od wicepremiera Kaczyńskiego, rozmowy o sprawach ważnych, a nie o problemach, które oni sami wymyślają, a później udają, że je rozwiązują. W kontekście tego referendum opozycja apeluje do Państwowej Komisji Wyborczej o to, aby nie wydawała zgody na przeprowadzenie tego referendum, ba Wojciech Hermeliński, czyli były szef PKW, mówi nawet, że takie referendum w tym momencie byłoby niekonstytucyjne. Wie pani co, ja nie analizowałem tego z tego punktu widzenia. Ja bardzo ufam wiedzę pana sędziego Hermelińskiego. Uważam, że jeżeli on sformułował takie argumenty, to coś jest na rzeczy. Na pewno jest to kolejny element, który czyni te wybory podejrzanymi. Właśnie z tych powodów, o których powiedzieliśmy, zarówno formalnych, to znaczy pewnej nieprzejrzystości finansowej, jak i tych powodów, w których po prostu jakby zmienia się charakter dyskusji i tych powodów, o których sobie powiedzieliśmy jeszcze wcześniej, to znaczy, że w momencie, w którym te na przykład te zagraniczne komisje wyborcze, które i tak już będą bardzo mocno obciążone pracą, będą musiały jeszcze mieć dodaną pracę, dlatego że oprócz tego, że będą musiały przeprowadzić wybory, będą musiały jeszcze przeprowadzić referendum, to ta sytuacja już naprawdę wygląda na właściwie sabotaż wyborów w pewnym sensie, prawda? Zarówno w aspekcie tej dyskusji publicznej, która ma się odbyć, chodzi o Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie chce dyskutować problemów realnych, bo ich nie umie rozwiązywać. Chce dyskutować problemy wymyślone, bo te rozwiąże, no bo one nie istnieją, prawda? To jest pierwszy sabotaż. Ten drugi sabotaż polega na tym, że właściwie chyba chodzi o to, żeby te wybory były jak najtrudniejsze do przeprowadzenia w każdym sensie. Także być może z tego powodu, jak to się mówi, że w wodzie, która jest mętna, łatwiej się łapie ryby. Jeżeli będzie takie ogólne zamieszanie i nagle tu się coś nie uda, to w przypadku, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało, będzie więcej powodów, żeby złożyć protesty wyborcze, prawda? Tak. Krótko mówiąc, jest to naprawdę, moim zdaniem, szeroko zakrojona akcja sabotażowa, która ma być może wywrócić tak naprawdę sens tych wyborów, zarówno w aspekcie publicznej dyskusji, wyboru najlepszego programu dla Polski, jak i tych kwestii formalnych, o których mówiliśmy. No i w tym momencie po raz kolejny wraca pytanie, jak ludzi zmobilizować do tego, żeby do tych wyborów poszli. Jeżeli mówimy o sabotażu, jeżeli mówimy o nieuczciwości, jeżeli mówimy o wielu znakach zapytania, wielu może powiedzieć, no to po co w ogóle ja mam do tej urny iść? Taka prawda. Zresztą rozmawialiśmy też na ten temat ostatnio. Panie profesorze, jak pana zdaniem na kampanię wyborczą, bo tu sytuacja się zmieniła i czy w ogóle może wpłynąć Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich? Bo jak rozumiem, co do jej istoty, wszystko już właściwie zostało powiedziane. Natomiast
teraz wyskoczył jak królik z kapelusza Antoni Macierewicz, mówi o tworzeniu i terminie startu pracy tej komisji, o składzie, że właściwie ta struktura jest już ustalona. Czy pana zdaniem, jeżeli rzeczywiście będzie tak, jak mówi Macierewicz, czyli że Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów wystartuje na początku sierpnia, to czy ona w realny sposób może wpłynąć na wynik wyborów, czy ta bomba już wcześniej została rozbrojona i Prawo i Sprawiedliwość będzie sobie teraz żonglować jedynie kapiszonem? Wydaje mi się, że to jest typowy przykład sytuacji, że tonący brzytwy się chwyta, czy tonący brzydko się chwyta, jak to niektórzy mówią. Dlatego, że jest to oczywiście ruch, który ze zwalczaniem wpływów rosyjskich nic wspólnego nie ma. Jest to ruch, który ma spowodować, ażeby była arena, na której można prowadzić polowanie na czarownicę. Z tego powodu, że start tego całego pomysłu rzeczywiście był kapiszonem, to znaczy to jakby tak niska jakość tego pomysłu prawniczego spowodowała tak olbrzymią krytykę i opóźnienia, i później jeszcze ta cała historia z prezydentem, który wprowadził zmiany, to wszystko powoduje, że tego czasu oczywiście oni mają bardzo niewiele. Z drugiej strony, tego nie mogę potwierdzić, ale takie doniesienia prasowe słyszałem, że oczywiście te prace nad materiałami już dawno trwają, prawda? Już pewnie raport jest napisany, niektórzy nawet mówią. Tak, w związku z tym ten efekt publiczny może zostać jakoś osiągnięty. Mnie się wydaje, że to jest sytuacja, która może co najwyżej zmobilizować twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, i to oczywiście jest dla nich ważne, żeby to zrobić. Dlatego, że znowu tamte emocje związane z tym, że opozycja przedstawia się nie jako patriotów, którzy po prostu chcą czegoś dobrego dla Polski, ale jako zdrajców. To jest ich normalna narracja, jak każdego rządu populistycznego, znowu sianie nienawiści. Więc to może zmobilizować ten elektorat twardy. Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy nie głosowali na PiS, tylko szukają jakiejś innej alternatywy, to jest zbyt słaby argument. Znaczy, wydaje mi się, że to jest szyte tak grubymi nićmi, a jeszcze jak za to się bierze pan Macierewicz, który się moim zdaniem skompromitował już całkowicie, prawda, tą kwestią Komisji Smoleńskiej, no to ta sytuacja będzie pewnie do tego porównywalna. Nie sądzę, żeby to miało jakiś kluczowy wpływ. Myślę, że to jest po prostu potrzebne do mobilizowania twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który to elektorat jest głodny nienawiści. To znaczy oni budują, tak jak mówię, każdy rząd populistyczny, aktywność swoich ludzi na nienawiści. To jest złe niestety, to jest bardzo złe, dlatego że na nienawiści się nie da wiele zbudować. Ale tak robią, to jest ich pomysł na politykę i to jest ich pomysł na Polskę. No i bardzo mi przykro, panie profesorze, ale jeszcze jednak muszę poruszyć temat Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Nie będę jednak pytać pana o to, kto je ciasteczka i kto ma lepszy słuch i kto kogo tutaj obsmarować może w mediach społecznościowych, bo jednak jest to, wydaje mi się, poziom dyskusji, do którego nie powinniśmy się zniżać, ale no, musimy zauważyć, że na 20 lipca Julia Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Ma ono wybrać nowych kandydatów na wiceprezesów Trybunału. Wiemy, że jednak może być brak kworum na zgromadzeniu, który grozi cały czas Julii Przyłębskiej. Ta grupa jej przeciwna mówi, no sama pani prezes chciała, ma to wszystko na własne życzenie i to życie w Trybunale tak właśnie się toczy. Donald Tusk, kiedy był u mnie, powiedział, że kwestię Trybunału Konstytucyjnego załatwi bardzo szybko. Nie chciał, rzecz jasna, powiedzieć jakimi metodami. Czy pana zdaniem kwestię Trybunału Konstytucyjnego da się realnie załatwić szybko metodami zgodnymi z prawem po wyborach? Ewentualnie. Najpierw odpowiem jednak na tę pierwszą część, a później na pytanie, czy Trybunał da się naprawić szybko. Wie pani, ja mimo wszystko bym się na chwilę zatrzymał na tym, co tam w tym Trybunale się dzieje. Nie dlatego, że to jest takie ważne, tylko dlatego, że ten Trybunał stał się tak naprawdę miniaturką Polski. Proszę zobaczyć, to był godny, sensowny sąd. Tak jak Polska była wartościowym, szanowanym za granicą krajem, który mógł odgrywać bardzo istotną rolę w Unii Europejskiej. I tak jak ta Polska spadła nam do momentu, w którym mamy właśnie misję OBWE, która będzie kontrolowała nasze wybory, tak ten godny Trybunał zamienił się na miejsce, gdzie ludzie stosują metody żywcem wzięte ze służb specjalnych i agenturalne. Tak? Pan Muszyński pisze, że on tam podsłuchuje ludzi i zbiera haki. Pani Pawłowicz pisze, że ona też sobie podsłuchuje. Proszę zobaczyć, co się dzieje z czymś, co było wartościowe, a co jest zniszczone nienawiścią, podejrzliwością i wpuszczeniem ludzi, którzy tylko podejrzliwością i nienawiścią żyją. Ja to mówię, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne, żeby pokazać,
że oni, tak jak zniszczyli ten Trybunał, tak zniszczą Polskę. Już zniszczyli Polskę. Tak? To są ludzie, którzy mają tak naprawdę mentalność opartą wyłącznie na nienawiści. Przecież to jest niewyobrażalne. Jak ja sobie wyobrażam tego Muszyńskiego, wie pani, stającego, nie tam, nie wiem, z czym on stoi, ze szklanką przy tej ścianie, czy tam te ściany są chyba za chude, żeby w ogóle trzeba było wszystko słychać, to przecież to jest kpina, bieda i upadek. Tak? Ktoś, kto jest profesorem, ktoś, kto ma być sędzią, kto uważa się za sędziego, mimo że nie jest, stoi i podsłuchuje i pisze po prostu w tym swoim notatniku, żeby, nie wiem, bronić się przed atakiem później. No przecież to jest państwo mafijne właściwie, już to jest oparte wyłącznie na agresji, wyłącznie na ataku. No, no i teraz oczywiście, kiedy to mówię, to być może i pani, i widzowie spodziewają się, no to zaorać, że ja powiem, że trzeba to zaorać i w ogóle to wszystko wyrzucić. Niestety nie mamy formuły, w której możemy bardzo szybko to naprawić. Ale to ja mówię niestety, a może stety. Ja nie bronię tych ludzi. Ci ludzie moim zdaniem zupełnie, absolutnie nie nadają się do tego, żeby być w tym Trybunale Konstytucyjnym. Zniszczyli to całkowicie. Ale w Fundacji Batorego napisaliśmy po pierwsze olbrzymie analizy, a potem jeszcze przygotowaliśmy pomysł na ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i taką ustawę przejściową, która ma to naprawić, która szanuje instytucję, bo ta instytucja jest potrzebna. Już nie mamy czasu, żeby mówić dlaczego, ale ona jest bardzo potrzebna. I teraz mi chodzi to było widać, panie profesorze, przepraszam, wejdę w słowo, to było widać chociażby po wyroku w sprawie ustawy aborcyjnej. Dlaczego Trybunał jest tak ważny dla nas wszystkich, między innymi. Dokładnie tak. I chcę zmierzyć do tego, że jeżeli jakikolwiek polityk po wygranych wyborach w sposób nielegalny, bo proszę mi wierzyć, myśmy szukali takich możliwości. Nie da się jedną ustawą tego wszystkiego zmienić, wszystkiego. Można oczywiście usunąć dublerów, można dokonać innych działań, ale nie da się bardzo szybko tego zrobić. Jeżeli ktoś to zrobi, nie wiem, dokona takiego zerowania Trybunału, nie wiem, uchwałą Sejmu albo ustawą zwolni z obowiązku pełnienia obowiązków wszystkich sędziów, to utworzy precedens, który spowoduje, że jeżeli w następne wybory wygra ktoś inny, czy to PiS, czy Konfederacja, zrobi to samo, tylko bardziej. Po prostu wiemy jako prawnicy, że tak właśnie upadają demokracje. Dokładnie tak, że ktoś wykonuje jeden ruch, ktoś się posuwa dalej, a potem przychodzi trzeci, który posuwa się najdalej. Po prostu nie wolno tego zrobić. Ja wolę ścierpieć panią Pawłowicz, tam siedzącą i po prostu piszącą te tweety, niż zniszczyć instytucję, dlatego że jeżeli opozycja, która niesie na sztandarach praworządność, naruszy tę praworządność, to już się nic nie da uratować, dlatego że to będzie precedens i potem będzie jeszcze gorzej. Tak jak mówię, naprawdę 3 lata pracowaliśmy nad tym, żeby znaleźć w Fundacji Batorego pomysł, jak to naprawić. Ten pomysł jest. Mamy wręcz zgodę, myślę, jakąś taką wstępną partii opozycyjnej, którym prezentowaliśmy te pomysły, żeby to poprzeć. Być może jednak narastający populizm po stronie opozycji, który jest odpowiedzią na populizm Prawa i Sprawiedliwości, spowoduje, że ktoś tutaj będzie chciał pójść drogą na skróty. Bardzo odradzam, żeby to robić, bo to tak naprawdę niczego, to krótkofalowo będzie się wydawało, że to jest zwycięstwo, ale to będzie zwycięstwo pyrrusowe. Ono długofalowo przyspieszy upadek demokracji w Polsce. Panie profesorze, i na koniec, nie chciałabym, żeby zabrzmiało to trochę patetycznie, ale utkwiły mi te pańskie słowa dzisiaj w głowie, że główny temat debaty publicznej to jest nienawiść. Niby truizm, niby oczywistość, bo wiemy, co się dzieje, ale jednak kiedy się to słyszy, to uderza to bardzo mocno, nie tylko po uszach. Czy pana zdaniem, już tak na koniec zapytam, polscy wyborcy, Polacy dadzą się w tych najbliższych tygodniach do wyborów tą nienawiścią nakarmić? Czy jednak nie? Czy jednak... Wierzę, że nie. Ja już wielokrotnie mówiłem, że to jest niestety tak, że władza daje albo dobry przykład, albo zły przykład. I kiedy ja mówię o tej nienawiści, to nie chodzi mi tylko o to, że politycy się nienawidzą. Tak. Wie pani, kiedy się obserwuje życie także na niższych poziomach życia publicznego, nie wiem, w sądach, w zakładach pracy, w szkołach, ta nienawiść narasta, bo ryba psuje się od głowy. Tak mówi nasze przysłowie, czyli że gdzieś z góry spływa to, co jest złe i ludzie zaczynają warczeć na siebie, zaczynają być wobec siebie coraz bardziej agresywni, powodują, jakby właśnie nienawiść przenika wszystko. Nie możemy na to pozwolić. Tak? Naszymi tradycyjnymi wartościami są wartości zupełnie inne. Gościnność, otwartość, pomoc. To pokazaliśmy w przypadku naszych sąsiadów Ukraińców, którzy musieli uciekać przed straszną wojną. To są wartości, na których Polska powinna być zbudowana. Tak? I jeżeli my damy się tym często małym, nienawistnym ludziom przekonać, że Polska to właśnie nienawiść, to być może będzie największy nasz upadek. Więc ja wierzę, że to się nie zdarzy i że my wrócimy do tych naszych tradycyjnych wartości, które były oparte na otwartości, nie szaleńczej otwartości, ale tolerancji, gościnności i wtedy Polska była największa. Wtedy, kiedy Polska zaczynała nienawidzić, upadała.
Prawda? To jest moim zdaniem historyczna prawidłowość, całkowicie oczywista. Więc mam nadzieję, że oni tą nienawiścią nas nie zarażą. No i to chyba jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Marcin Matczak, to była przyjemność jak zwykle i do zobaczenia pewnie już po wakacjach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Oczywiście jak codziennie bardzo Państwu dziękujemy dziś za wyjątkowo liczną obecność i przy okazji, skoro Państwa tyle, to zaproszę na jutro, bo jutro piątek, a skoro piątek, no to wydanie Ekspresu z dopiskiem Wybory 2023. Jutro nie publicyści, nie eksperci, jutro starcie sztabów wyborczych, więc obawiam się, że będzie się działo. O 9.07 oczywiście startujemy. Ekspres Wyborczy, Ekspres Biedrzycki, a może warto zastanowić się nad zmianą nazwy. Na razie, w każdym razie, ona brzmi Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Do zobaczenia jutro. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się nisko.